na 177 gmin, tak? Za nami 97 gmin się znajduje. Ale zobaczcie, do rankingu wzięto umowy też 2007, 2008, 2009, ale wzięto też umowy do kwietnia 2010 roku. Czyli już jak się ten ranking tutaj zmienia. Ale znowu wzięto bez tych dwóch wniosków, tych dwóch umów, które jedną podpisałem 20 lipca na 4 419 000 na poprawę dostępności komunikacyjnej w zachodniej części miasta Głowna i dwie umowy na 1 041 000 z Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisana jedna w sierpniu, druga w październiku. I w tym rankingu, mimo tego, że nie wzięto, bo gdyby to wzięto, tak, jeżeli ten ranking teraz będzie zrobiony nowy na koniec 2010 roku, to my się znajdziemy w pierwszej dziesiątce. Bo to nie jest tak, że środki unijne pozyskuje się, nie wiem, co miesiąc, co dwa, co trzy, tak? Raz na dwa lata się uda jakieś gminie, raz na trzy lata. To jest efekt. Panie burmistrzu, nie ma pan pewności, jakie inne miasto dostało do finansowania. Znaczy, proszę, ja się tym orientuję, bo ja jestem członkiem Regionalnego Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. Ja wiem, jak to wygląda, tak? W zasadzie wszystkie karty są już rozdane, tych środków już nie ma, tak? Bo zostały się jakieś resztówki, ale do tych resztówek już został podział dokonany. Czyli budżet podzielony po prostu. Dokładnie, tak, ja mówię, my mamy, przeszliśmy wszystkie procedury, mamy przyznane środki na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Ziewanicach, natomiast czekamy na uwolnienie środków. W zasadzie wszystko zostało podzielone, tak? Ale niech zostały wzięte te dwa największe wnioski. No i tutaj, żeby Państwu pokazać ten 2008 rok, tutaj w Krakowie było podsumowanie, była Pani Wojewoda, jeszcze Pietraszkiewicz, tak, tu jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Właśnie odbieram tą nagrodę na 177 gmin, siódme miejsce w województwie łódzkim. Czyli to nie jest też tak, że ten ranking jest stabilny, tak? To wszystko zależy od tego, kiedy zostanie przeprowadzona klasyfikacja i do którego momentu zostaną wzięte do podpisania umowy. No i tutaj mamy, żebym nie był gołosłowny, tak, tu jest właśnie Europejska Gmina w rankingu, Europejska Gmina, Europejskie Miasto w województwie łódzkim, Kraków, 9 kwietnia 2008, Gazeta Prawna, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego, Ernest and Young, Głowno, Gmina Miejska, laureat, tak? Na 177 gmin, siódme miejsce w 2008 roku. Natomiast teraz, tak jak mówię, było siódme, natomiast teraz 80 do końca kwietnia 2010, ale 97 gmin za nami. Więc jak to się ma do umówienia, że jesteśmy na ostatnim miejscu w województwie? Myślę, że Państwo wyciągniecie sami z tego wnioski. Teraz pozwolę sobie kilka zdań powiedzieć na temat... Ale bardzo proszę, pytania będą przy Państwa później. Ja naprawdę staram się w sposób taki syntetyczny. Pan lecisz programu, no nie da Pan w temat wejść. Nie. Pytania będą na samym końcu. Proszę Państwa, dochody. Budżet miasta na 2010 rok, dochody 30 milionów 55 tysięcy. Jakie pozycje składają na te dochody? Majątkowe, podatek dochodowy osób fizycznych 5 milionów 943 tysiące, 36,94% na 2011 udział w podatku dochodowym osób fizycznych 37,12%. Bez CIT-u, CIT 6, bez zmian pozostaje PIT i CIT 6,71%, jeżeli chodzi o CIT. Tu jest błąd, bo PIT nie pozostaje bez zmian, bo PIT ulega, przepraszam. Ale w nocy to wczoraj pisałem i już poprawiamy. Udział podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 stanowił 36,94, na 2011 37,12, CIT bez zmian 6,71. Czyli im mamy bogatsze społeczeństwo, tym więcej środków wpływa bezpośrednio z Ministerstwa Finansów do budżetu miasta. I w 2010 roku te 36,94 to była kwota 5 milionów 943, ale proszę zwrócić, jak ten udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jak spada. W 2009 było to 6 milionów 341, a w 2010 spadło na 5 milionów 900.
Na 2011 mamy go zwiększony, tak? Ten udział w podatku dochodowym, znaczy on procentowo jest taki jak tutaj, tutaj Państwu 37,12. Oczywiście ja tu wykonanie znak zapytania, bo nie wiemy, tak? Bo w 2009 roku minister finansów poinformował nas, że z PIT-u otrzymamy 6 341 000, podczas gdy na koniec roku okazało się, że 5 764 000 zmniejszono nam udział, tak? W związku z kryzysem. Na ten rok 5 900 000, jakie będzie wykonanie? Wszystko na to wskazuje, że nie będzie takiego wykonania, jak nam minister finansów założył. Czyli to jest udział podatku dochodowego od osób prawnych, jest on bardzo mały. 6,71%, ale proszę zobaczyć, 2009 rok 84 tysiące, 2010 100 tysięcy, 2011 zaplanowany wzrost o 15 tysięcy. Największą pozycję stanowi subwencja oświatowa 5 736 000, tak? Mówię o tym roku, ale proszę zobaczyć, na przyszły rok zostaliśmy przez ministra poinformowani, że subwencja będzie wynosiła 5 643 000. 5 736 000, 5 643 000, czyli prawie spadek o 100 tysięcy. Gdzie jest inflacja, wzrost kosztów utrzymania szkół, prąd, energia, opał? Gdzie są podwyżki dla nauczycieli? W tym roku były, w przyszłym roku mają być następne, czyli przerzucanie kolejnych zadań na samorząd bez zabezpieczenia środków z budżetu państwa. I tu jest takie niebezpieczeństwo, że w szkołach to samo zaczyna się w tej chwili dziać, co doprowadziło do upadku, można powiedzieć, służby zdrowia w całym kraju, gdzie Sejm przyznał środki na podwyżki, natomiast te środki na podwyżki nie poszły. Przerzucono to na szpitale. Szpitale się zadłużały, nie płaciły innych, pracownicy innych wymagalnych rachunków, pracownicy szli do sądu, oczywiście w sądzie wygrywali, komornik wchodził, zabierał z tego pół dla siebie. I teraz jest takie niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o świat. A co mówi konstytucja? Konstytucja mówi, że dla samorządu zadania, tak, ale zabezpieczenie środków z budżetu państwa. Natomiast subwencja oświatowa mimo podwyżek wynagrodzenia dla nauczycieli bardzo dobrze, bo powinni mieć mimo zwiększonej inflacji, wzrostu kosztów utrzymania, spada nam w dół. Podatek od nieruchomości 4 875 000, ale proszę Państwa, my mamy podatki od nieruchomości od 2008 roku niezmienione. Rada Miejska ze mną nie podnosiła 2009, 10, 11, nawet o stopień inflacji. Teraz to dobrze czy nie? Ja uważam, że dobrze, bo nie można tak społeczeństwa cisnąć. Mamy w tej chwili już podatki poniżej średniej krajowej od nieruchomości. Można je podnieść, to że Państwo odczują to no, też dotkliwie, natomiast byłyby większe wpływy do budżetu miasta, środki, które można byłoby wydatkować chociażby na inwestycje, ale z drugiej strony ja się wzoruję, to nie ukrywam, też na Aleksandrowie Łódzkim, gdzie od wielu lat te podatki są niepodnoszone i one po kilku latach. Znaczy to, że nie były podnoszone podatki, po kilku latach zaczęło to przynosić efekty, że jednak zaczęła się rozwijać przedsiębiorczość. Czyli przedsiębiorcy widzą, że podatki nie są podnoszone, chętnie inwestują, tak? Oczywiście to jest proces, to nie jest tak, że jak jednego roku nie podniesie, zaraz się wszyscy zlecą, ale jeżeli przedsiębiorca widzi, że 2009 nie podnieśli, 2010 nie podnieśli, 2011 nie podnieśli. Czyli to jest przyjęte założenie, które w tej kadencji było systematycznie realizowane, mimo wielu głosów, przez 3 lata podatki bez zmian. Proszę Państwa, subwencja wyrównawcza, to jest też ciekawostka, jak subwencja wyrównawcza na ten rok, to jest też z budżetu państwa 954 tysiące, a proszę zobaczyć, jak ona spadła w ostatnich latach. W 2008 dostaliśmy 3 124 000, w 2009 1 509 000, w 2010 954 000. Z 3 124 000 na 954. Kryzys w państwie odbija się na finansach samorządów. Coraz mniej środków jest kierowanych z budżetu do samorządów.